Cześć wszystkim, tu znowu Pnie 7. Jest dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy o historii tego zapóźniałego miejsca, jakim nazywa się Królestwo Cambrii oraz Drenholmie. Okej, najpierw pójdziemy sobie tutaj. Zajrzymy oczywiście do śmietnika. W śmietnikach czasami bywają fajne rzeczy. I zagadamy sobie z tą panią. Witaj pani, czy mogę spytać, kim jesteś? Nazywam się Jaina. Jaina Styles. Witaj pani, masz chwilkę? Czym zajmujesz się w Drenholmie? To w zasadzie robią ludzie w Drenholmie. Niezbyt wiele jest tutaj do roboty. Rodzice mi opowiadali, iż kiedyś było inaczej. Myślę, że mogliby powiedzieć, iż jestem lekarzem, jeśli w ogóle kimkolwiek jestem. Jakiego rodzaju leczeniem się zajmujesz? Cóż, w zasadzie w żadnym nie jestem specjalizowana. Porządna lekarza nie było tutaj od lat, a nasza najlepsza pielęgniarka zmarła nie tak dawno. Naprawdę chciałabym się czegoś nauczyć, ale nie mam od kogo. Ale ciągle próbuję. Widzisz, jest dla mnie naprawdę ważne, abym kiedyś stała się wybitną lekarką. Z jakiego powodu? Więc jakiś czas temu na Drenholm spadła zaraza. Jak już mówiłam, od dawna nie było tutaj żadnego lekarza. Nie mamy żadnych lekarstw i dostawy z Tarantu są niezwykle skąpe. A więc na chorobę zapadli także moi rodzice. Byli tacy odważni. Walczyli do samego końca, ale umarli. Wielu innym także nie udało się wygrać z chorobą. Nikt nie wiedział, jak z nią sobie radzić. Tak więc wszystko, co mogliśmy robić, to siedzieć i patrzeć, jak odchodzą nasi ukochani. To wtedy podjęłam tą decyzję. To wtedy wasz. Postanowiłam, iż nigdy więcej nie chcę oglądać, jak ludzie tak umierają. Przysięgłam sobie, iż zostanę wybitną lekarką, aby ratować innych od bólu, których czułam widząc, jak moi rodzice umierają. Więc właśnie to ciągle próbuję uczynić. Jak idą twoje nauki? Niestety niezbyt dobrze. Jak wspomniałam, nie mam od kogo ich pobierać. Mam pewne umiejętności lecznicze, ale zupełnie nie znam się na magii. Jestem bardzo zainteresowana różnymi najnowszymi technicznymi metodami. Prawda? Uważasz, iż technika jest lepsza? Cii, nie mów tego tak głośno. O niczym nie wiesz? W tym miejscu nie można nawet o takich rzeczach rozmawiać. Takie jest prawo. Król Pretor dosyć dawno temu ubzdurał sobie, że technika jest paskudna i nie pozwala na to, by ktokolwiek nawet o niej myślał. Widzisz, dokąd nas to doprowadziło. Czy wiesz wiele o tym rodzaju leczenia? Niedużo. Przeczytałem kilka podręczników. Pamiętaj, muszę trzymać je głęboko schowane, ale tutaj naprawdę nie ma skąd pobierać nauk. Cóż, dlaczego nie pójdziesz do tego miejsca? Możesz iść choćby do Tarantu. Nie stać mi na to. Moi rodzice nie byli zbytnio majętnymi ludźmi, a i ja nie zarabiam w Drenholmie dużo pieniędzy. Pamiętaj także o tym, że iż samotnie podróżowanie nie jest dla kobiety zbyt bezpieczne. Okej, nie chcemy na razie brać w jej drużynę. Ale mamy kilka innych pytań. Powiedz mi o Drenholmie. Cóż, to długa historia, rozumiesz. Drenholm był kiedyś potężny. Nie wiem zbyt wiele o jego historii, ale słyszałem, że mógł się równać z Tarantem czy Kaladonem. Naprawdę? Więc co się stało? Cóż, król Pretor już dość dawno podjął decyzję, iż nie będzie więcej tolerował techniki we własnym królestwie. Doradzający mu magowie mieli na niego dosyć duży wpływ. Król zasiadł na tronie w bardzo młodym wieku i zawsze był podatny na różne wpływy. Mów dalej. Cóż, potem nastąpiła wojna pomiędzy Tarantem i Cambrią, w której wygrał Tarant. Smocy rycerze, elitarna straż króla Pretora została w ostatniej bitwie niemal zmieciona z ziemi. W co następnie popadł Drenholm, to możesz teraz zobaczyć. Powiedzmy o słodszych rycerzach. Niezbyt wiele o nich wiem. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, to porozmawiaj z Lianą Beldar. Wie o nich dużo więcej. Mieszka sama, w północnej części miasta. Okej. To było wszystko, co potrzebujemy o niej wiedzieć. Moglibyśmy dołączyć ją do drużyny, ale na początku ona nie jest w ogóle dobrą wojowniczką. Na początku bardziej przydadzą nam się wojownicy. A zresztą od leczenia mamy całkiem nieźle Virgila. Całkiem dobrze leczy, więc nie potrzebujemy jej na razie. Potem ja będę również leczył, więc tak. Dobra. Rozmawiajmy z nią. To jest ta Liana.
Czy mogę coś spytać, kim jesteś? Nazywam się Liana. Masz chwilę? Opowiedz mi o sobie, Liano. Co tu dużo opowiadać? Jestem Kambryjką, kocham mój kraj. Walczyłabym za ojczyznę do śmierci, używając wszystkich umiejętności przekazanych mi przez ojca. Mogę się tylko mieć nadzieję, że kiedyś stanę się wspaniałym wojownikiem, jakim on był. Jesteś wojowniczką? Jakie umiejętności posiadasz? Mój ojciec uczył mnie wielu rzeczy, ale zawsze najlepiej wychodziło mi rzucanie, darze topory, wszystko co zmieści się w dłoni. Okej. Więc moglibyśmy u niej się nauczyć eksperta w rzucaniu, gdybyśmy potrzebowali. Ale teraz chcemy z nią porozmawiać. Czy tak chcesz porozmawiać ze mną o Kambrii? Opowiedz mi o Drenholmie. Drenholm był kiedyś najwspanialszym miastem Arkanum, a Kambria jego najwspanialszym królestwem. Rzeczy zmieniły się od kiedy król Pretor doszedł do władzy. Jego ojciec, król Toren, był najwspanialszym władcą i przyniósł Kambrii chwałę. Niestety poległ podczas wojny z Tarantem i nic nie było już takie samo. Co się stało? Wiele lat temu król Toren zabronił używania techniki w obrębie murów miejskich. Nasza porażka z Tarantem pokazała nam, że ten wybór był błędny. Oskarżyliśmy o to króla. Na nasze nieszczęście Pretor doszedł do władzy. Tron nawet mu się nie należał. Co masz na myśli? Pretor nie był synem króla Torena? Był, ale nie był jego pierworodnym synem. Wybacz, ale zabronione jest mówienie o tych rzeczach. I już i tak powiedziałem ci za dużo. Okej, dobrze. Opowiedz mi o wojnie z Tarantem. Wojna z Tarantem to było tak dawno temu. Z tego, co powiedział mi mój ojciec, był to zatarg o ziemię. O co innego walczył królestwa. To nie miało znaczenia. Kambria była silna, a Rada Przemysłowa właśnie doszła do władzy w Tarancie. Wybuch wojny był tylko kwestią czasu. Co się stało? To była straszna bitwa. Smoczy rycerze zostali wezwani do obrony Kambrii. I jak zawsze odpowiedzieli na wezwanie. Mój ojciec opowiadał mi o tym dniu. Rycerze na swych rumakach bojowych odziani w złote i srebrne zbroje. Trąby zabrzmiały i rozpoczęli szarżę. Szarżowali fala za falą najwspanialszych wojowników, jakich Arkanum kiedykolwiek znało. Uderzyli prosto w pociski wystrzelone przez tarancką piechotę. Smoczy rycerze nigdy się nie zatrzymują. Ani razu. Mój ojciec mówił, że stosy trupów były jak metalowe góry wyłaniające się z oceanu krwi. To była masakra. Kim był twój ojciec? Mój ojciec nazywał się Warren Beldar. Był kapitanem Smoczych Rycerzy i najwspanialszym wojownikiem, jakiego znałam. Od maleńkości uczył mnie życia Smoczych Rycerzy. Uczył mnie miłości do Kambrii i wyrył w moim sercu wspomnienie jej niegdysiejszej wielkości. Gdzie on jest? On nie żyje. 10 lat temu. Był starym człowiekiem, ale sądzę, że jego dusza umarła wiele lat wcześniej. Mój ojciec kochał Kambrię bardziej niż cokolwiek innego. I patrzenie, czym się staje królestwo, złamało mu się serce. Kim byli Smoczy Rycerze? Smoczy Rycerze byli elitarnym wojskiem Kambrii. Tylko najbardziej utalentowani i szlachetnie wybierani byli do tej funkcji. Bano się ich wszędzie, a w naszym królestwie byli poważani. Mój ojciec opowiedział mi mnóstwo historii o nich, ale ich siłę i odwadzę. Al był najwspanialszy z nich wszystkich. No dobra. Mniej więcej już mamy. Całkiem spory obraz tego, co się wydarzyło. Chwila. Tutaj jest kowal, zejdziemy do niego. Zobaczymy. O! Mógł coś nam naprawić. Ale się nie mylę. Ten sztylet jest troszkę uszkodzony, więc naprawmy go. Zanim wieczy go jeszcze bardziej. Co? Dwie sztuki monet. Okej, dobra, naprawił. Teraz jest 48 na 50. Podczas naprawy maksymalna wytrzymałość przedmiotu troszkę spada. Więc trzeba być tego świadom. Okej, damy to Virgilowi. Niech psuje dalej. Przy okazji możemy zobaczyć, co on ma. Całkiem standardowy ekwipunek. Jakaś upiorna zbroja. Całkiem fajna, ale droga. Wow, patrzcie, ile ona ma wytrzymałości w porównaniu do takiej kulczugi. Jest praktycznie niezniszczalna. Ma też jakąś tarczę, broń palną, zbroję, pancerze. Mógłby nawet kupić, ale myślę, że prędzej czy później znajdziemy takie rzeczy przy trupach. Tak, no i cóż, dobra. To są baraki straży. Teraz pójdziemy do zamku, pogadać z królem.
Królowie zawsze mają jakieś ciekawe rzeczy do powiedzenia. Okej. Zapiszmy. Porozmawiajmy z nim. Co cię do mnie sprowadza, nie tutejszy? Przybywam w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia. Potrzebny mi kurier. W czarnokorzeniu jednej z naszych odległych prowincji zaczyna się chyba dziać coś niedobrego. Przydałby mi się ktoś, kto ceniłby sytuację. W czym problem? 2 lata temu z czarnokorzenia dobiegła informacja, iż z powodu klęski i rodzaju nie uda się wypełnić zobowiązań podatkowych. Był to ostatni głos z tej prowincji, jaki do nas dotarł. Potrzebuję kogoś, kto wyjaśni sytuację i zabierze to, co prowincja jest mi winna. 5 sztab złota. Czy to możliwe, że zdradzili waszą wysokość? Nigdy, są moimi lojalnymi podanymi. Czy ty zdecydowałbyś się na takie przedsięwzięcie? Dobra, spróbuję. Spróbujemy pójść tam, do czarnokorzenia. I wyjaśnić sprawę. Okej, ale po drodze. W poprzednim odcinku zacząłem mówić o punktach losu. Dostajemy je za wykonanie jakichś heroicznych albo bardzo dobrych czynów. Pozwalają one na wykonanie pojedynczych czynności, które wymagałyby dużo szczęścia w innym przypadku i byłyby raczej niemożliwe. Zobaczmy, na przykład możemy krytyczny sukces w kradzieży. To się zdecydowanie przyda. Nawet jeżeli nie inwestujemy żadnych punktów w kradzież, możemy użyć ten krytyczny sukces w kradzieży i wtedy kradzież nam się zawsze uda. Żeby podobnie zrobić na prawo, hazardem, leczeniu, łamywaniu się, rzut ochronny przeciwko magii, trafienie krytyczne w następnym ataku, pełne uzdrowienie. Takie rzeczy, które możemy od czasu do czasu użyć sobie. Okej, dobra. Teraz wrócimy do zapchlonych wzgórz. I cóż. Okej, jakiś wilczur nas atakuje. Go pozbędziemy. Idziemy do zapchlonych wzgórz i oddamy tą paczkę dla gnoma, którą mu znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Wzięliśmy. Tak, pudło. Zobaczcie, że teraz mamy już całkiem przyzwoitą szansę trafienia, 72%, i to w kiepskim oświetleniu. To wszystko dzięki pakowaniu punktów w walkę wręcz. On zwiększa nasze punkty trafienia. Okej, Virgil się uleczył z trucizny. I jedziemy dalej. Się pozbędziemy. Wow, berserkerzy. W którym oni są poziomie? Na 8. O, to całkiem silne stworzonka. Szczęście nam nie dadzą rady. Tam, 3 pudła. Co chyba szybciej będzie po prostu go zdjąć w czarach. Kondycji tak mi nie brakuje. Okej, dobra robota. Ci co jednak zapiszę grę. Jeszcze na początku, podczas szybkich podróży, mogą się różne rzeczy wydarzyć. O, właśnie na przykład taka rzecz. To nas 3 niedźwiedzie. Chyba ten czarny, duży, będzie największym problemem. Okej, Virgil stanowił, że nie będzie atakował tych celów, co my. Okej, to trochę zabolało. Dobra, to rzucimy na niego 3 razy krzywdę, ponieważ nas jeszcze stać. Potem jeszcze jedną krzywdę będziemy mogli rzucić. Chociaż... Okej, i teraz jeszcze jedną krzywdę na tego niedźwiadka. A w dobrym świetle mamy aż 85%
szansy trafienia. Całkiem nieźle. Ok, troszkę expów zarobiliśmy podczas tej podróży. Jeszcze jakiś jeden kolejący wilk. To było dosyć szybkie. No i dobra. Przy okazji jeszcze nie wspomniałem w poprzednim odcinku. Po obronieniu banku, pierwszego banku zamglonych wzgórzach, możemy pójść tutaj do tej karczmy, pogadać z tym tutaj panem. On nam zaoferuje możliwość obrobienia tego banku. Ma tam jakiś chyba kod do sejfu czy coś takiego. On nam zleci obrabowanie banku, po czym zechce się podzielić łupem na połowę. Więc gdybyśmy grali z postacią, moglibyśmy coś takiego zrobić, ale ja nie będę nic takiego robił. To wymaga raczej skradania. Coś, co nie posiadam. Co mi właśnie dziękuję Ci za pomoc w ochronieniu naszego banku przed rabusiami. Dobra, masz chwilę? Mam Twoją paczkę. Dobra. Tak bardzo Ci dziękuję, naprawdę jestem Ci wdzięczny. Pewnego dnia będziesz mógł wspomnieć, czy pomogłeś mężczyźnie, który zmienił bieg historii. Oto Twoja zapłata. Fascynujące. A mógłbyś mi się ze mną podzielić tą tajemnicą? Przykro mi. Tajemnicę zabiorę ze sobą do grobu. Bardzo Ci jednak dziękuję za pomoc i życzę szczęścia w podróżach. Dobra, spoko. Dał nam trochę złota. Może jeszcze jakieś płotki chyba też nam dał. Nie ma z jego strony. No cóż, a teraz chyba będziemy musieli się wybrać do Czarnokorzenia. Dowiedzieć się, co się tam dzieje. Okej. Zapiszmy. Idziemy tutaj, tutaj i tutaj. Po drodze jak zwykle coś nas zaatakuje. Okej. Znowu parę berserkerów. Focus Fire. Ci towarzysze chyba o tym nie słyszeli. Tam bam bam. Bam bam. Okej. Jeszcze tylko jeden został. Okej. Dobra, idziemy dalej. Okej, trzy wilki. Bez problemu. Ała. Dobra. Okej, awansowaliśmy, bardzo fajnie. Ciach. Jeszcze na jedną nie stać. I już nie będę mógł zaatakować, bo straciłbym przytomność. Dobra. I zobaczmy. Co by tu teraz wziąć? Moglibyśmy zacząć inwestować w jakieś zaklęcia. Jakieś uleczenie. Moglibyśmy też zacząć zwiększyć uniki. W targowanie się pójść, albo w perswazję, albo zwiększyć siłę. Czy co, chyba zwiększę siłę. Tak, to mi zwiększy udźwig, premia do obrażeń, same fajne rzeczy. Okej, safe. Idziemy dalej. I voilà, jesteśmy w Czarnokorzeniu. Co tu możemy zrobić? Możemy pójść do kowala. Możemy z nim porozmawiać. Na miejscu już uczy. Ekspert naprawy ślusarstwa. Czy jesteś miejscowym kowalem? Tak, jestem, a na mnie Geret Almstedt. Mogę cię coś spytać, Geret? Więcej. Jak półork został miejscowym kowalem?
To długa historia. Jako dziecko zostałem porzucony. Spędziłem kilka lat żyjąc na ulicach, grzebiąc w śmietnikach, kradnąc wszystko, czego potrzebowałem do przeżycia. Nigdy nie zatrzymywałem się na dłużej w jednym miejscu, póki nie zawędrowałem do Czarnokorzenia. Co takiego specjalnego było w Czarnokorzeniu? Poprzedni kowal Górni nie miał żadnych dzieci, a chciał, aby ktoś dalej opiekował się interesem po jego śmierci, więc zlitował się nade mną i zostałem jego uczniem. Musiał ciężko pracować przez długie godziny, ale był wobec mnie uczciwy. Odszedł parę lat temu, wciąż mi go brakuje. O, miałeś ciężkie życie, przykro mi z powodu twojej straty. Wiesz, większość ludzi ma mnie w nosie. Nazywają mnie cholernym mieszkańcem i bęgartem i takie tam. Niektórzy nawet mówią mi to prosto w twarz. Rzadko się zdarza, by ktoś znalazł wystarczająco dużo ludzkich uczuć, żeby powiedzieć mi dobre słowo. Dziękuję, proszę, masz to, weź to. Sam zrobiłem ten drobiazg. To podarunek za twoją grzeczność. O, dziękuję. Dobra, co nam tu dał? Krasnoludzkie rękawice. O plus 7. Ciekawe, co to znaczy. Może to zwiększa wrażenia? Nie. Odporność na truciznę? Nie. Nie wiem, co to znaczy to O plus 7. Dobra. W każdym razie... na razie tego starczy. W następnym odcinku pójdziemy do burmistrza, zapytać, co się tu dzieje. No i porobimy trochę zadań w Czarnokorzeniu, ponieważ jest tu sporo do zrobienia. Dziękuję za uwagę i na razie.